Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj bierzemy w końcu się za Kenobiego. Wyszły w końcu dwa pierwsze odcinki, ja je obejrzałem, naprawdę jest super. Więc chciałbym dzisiaj po prostu na chwilkę tutaj siąść i coś wam tutaj opowiedzieć. Także myślę, że to tyle. Zapraszam do omówienia dwóch pierwszych odcinków serialu Obi-Wan Kenobi. Szybkie przypomnienie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy 10 lat po wykonaniu rozkazu 66. Większość Jedi została zabita, a ci, którzy przeżyli, muszą się ukrywać. W tym też nasz tytułowy bohater Obi-Wan Kenobi. Ukrywa się na Tatooine, gdzie dogląda też przy okazji Luke'a, którego chciałby w przyszłości wyszkolić na rycerza Jedi i nie chciałby popełnić tego samego błędu, którego popełnił z jego ojcem. I tutaj właśnie też jest to istotne, ponieważ Obi-Wan bardzo się obwinia o to, co się wydarzyło w galaktyce. Bo jednak tak, miał wyszkolić Anakina, bo poprosił go o to Qui-Gon. Wyszkolił Anakina, niestety okazało się, że źle. Ponieważ Anakin przeszedł na ciemną stronę mocy, zniszczył zakon Jedi, no i finalnie Obi-Wan niestety musiał własnego ucznia pozbawić życia. Więc Obi-Wan obwinia się bardzo o całą sytuację, to bardzo widać. Bardzo to pokazuje scena, kiedy Obi-Wan śni i w snach widzi te wszystkie wydarzenia, które się wydarzyły. Więc obwinianie się o całą sytuację plus konieczność ukrywania się, no bo jeżeli się nie będzie ukrywał, to inkwizytorzy go złapią i zabiją, doprowadziła do tego, że po prostu Obi-Wan no, żyje takim zwyczajnym życiem. Już jako Ben Kenobi, tak jak w oryginalnej trilogii, zajmuje się wydobywaniem mięsa z jakiejś ryby, która znajduje się gdzieś tam na pustyni. Ja z początku nawet nie rozumiałem dokładnie, o co tam chodzi. Pamiętam w pierwszej scenie, tam były chyba trzy sceny, jak Obi-Wan był sobie przy tej właśnie rybie. Widziałem właśnie, że on coś tam ciął i kawałek zapakowywał i ja tak patrzę sobie, co to jest. I dopiero po chwili zobaczyłem, aha, to jest jakieś mięso, bo on tam dawał sobie potem to mięso temu stworzeniu, na którym jeździł. Dochodzi mi trochę dziwne, nie bardzo rozumiem, skąd tam miałaby się wziąć ryba, ale to myślę nie jest akurat bardzo istotne. Ale też oprócz tego Kenobi naprawdę już kompletnie nie chce nic robić w związku z mocą. Widać to właśnie, kiedy przyszła do niego ten inny Jedi, który no niestety inkwizytorzy go wytropili i chcieli się go pozbyć, on na szczęście im uciekł, ale poprosił potem Obi-Wana o schronienie, a ten mu powiedział, żyj normalnie, odetnij się od tego, będzie dobrze, przeżyjesz. I ja powiem szczerze, że jak widziałem, że Kenobi się tak zachowuje, to autentycznie przez moje zaangażowanie w to uniwersum, bo jednak uniwersum Gwiezdnych Wojen jest dla mnie ważne, po prostu aż byłem wściekły. Aż byłem wściekły na to, jak Kenobi się zachowuje. Naprawdę. Nie spodziewałem się aż takich emocji przy oglądaniu, ale skoro jestem w to aż tak wciągnięty, to dobrze. To znaczy, że ten serial jest dobry. No i jeszcze tu inkwizytorzy, o których powiedziałem. Mamy przede wszystkim najważniejszą trzecią siostrę. Nie wiem dlaczego. Nie wiem z jakiego powodu, ale po prostu na trzecią siostrę mi się dobrze patrzy. Znaczy okej, zbierając wszystko do kupy. Była nikim, Vader ją wyciągnął z niczego, znaczy inkwizytorzy ją wyciągnęli z niczego, stała się inkwizytorką i teraz jedynym celem jej życia jest dorwanie Kenobiego, żeby Vader się ucieszył. Naprawdę ta postać mi się podoba. Nie wiem dokładnie, co mnie w niej urzekło, co mnie przyciągnęło do tej postaci, ale ona mi się po prostu podoba. Jest super. A oprócz tego mamy jeszcze Leję. Leja, która po prostu dosłownie Leja to dla mnie jest, że mamy naszą księżniczkę Leję z oryginalnej trilogii, odejmijmy jej 9 lat i dostajemy tą Leję. W sensie dla mnie to jest ta sama księżniczka, tylko młodsza. Ma swoje własne zdanie, którego nie boi się wyrażać. Ta kłótnia z jej kuzynem, kiedy ten kuzyn nazwał droidy niższą formą życia, co też bardzo mnie zdenerwowało. No jak tak można powiedzieć? No już naprawdę moje zaangażowanie w ten serial wtedy było jeszcze wyższe niż to naprawdę mogło być możliwe. A ja mu odpowiedziałam odpowiednio i po prostu już wtedy, ja wtedy byłem taki dumny, że jednak mamy tą naszą księżniczkę taką, jaką pamiętam z oryginalnej trilogii. Znaczy taką, jaka ona po prostu jest. A już tak przechodząc do samej akcji, tych dwóch pierwszych odcinków. Mamy porwanie Rey, Leia zostaje porwana przez tych jakichś porywaczy, których wynajęła trzecia siostra, że to ma skłonić Kenobiego do ujawnienia się i uratowania Rey, ponieważ jest to córka jego przyjaciela, Bejla Organy. No okej, to jest naprawdę dobry powód, bo faktycznie to się dzieje, że Obi-Wan wychodzi z cienia i rusza uratować Leję. Fakt, że musiał go senator Organa trochę namówić, ale w ogóle też przy ich rozmowie, jakoś tak przyjemnie się słuchało ich rozmowy, po prostu. No i mamy już tą całą akcję na tej planecie Dayu. Planeta ładna, mi się design tej planety bardzo podoba, chociaż może trochę za ciemno, ale ogólnie całkiem spoko. Mamy całą akcję, Kenobi już znowu z mieczem świetnym. Jak ja zobaczyłem, że on ma miecz świetny przy sobie, w ogóle jak on wyciągnął ten miecz świetny, to ja po prostu byłem przeszczęśliwy. Przeszczęśliwy, że widziałem, że on ten miecz znowu wyciąga. No i mamy całą tą akcję na planecie Dayu z tym fałszywym Jedi. Trochę było to dziwne, jeśli chodzi o tego fałszywego Jedi. Nie wiem, jakoś tak nie kupiło mnie to za bardzo. Bardziej mi się podobały te rozmowy wszystkie, które Kenobi przeprowadzał z ludźmi na tej planecie. Jakoś to mnie tak bardziej
bardziej mi się spodobało. No ale dobra, od tego fałszywego Jedi dowiedział się, gdzie szukać Rey i tu było coś fajnego, jak Kenobi z tymi porywaczami walczył na gołe pięści. To mi się tak fajnie oglądało, jak Kenobi walczył na gołe pięści, naprawdę. To było super. Okej, okay. Chciałem, żeby zobaczył miecz świetny, bo ja po prostu, jak widzę miecz świetny, to ja po prostu jestem przeszczęśliwy. Ale jak on walczył wręcz, to było po prostu fantastyczne. Po prostu fantastyczne. Potem ratuje Leia i mamy ich takie przekomarzanie się, które bardzo przyjemnie się słucha. Jeszcze z tą świadomością taką, że no Obi-Wan wie, kim ona jest. Wie, czyją jest córką. I ta świadomość, którą mamy jako widzowie, że on wie, jakoś tak sprawiała, że bardzo przyjemnie mi się patrzyło na te ich przekomarzania. Potem ten cały pościg, który ogólnie nie był jakoś bardzo fajny, ale ja już byłem tak wciągnięty w akcję wszystkiego, że ten pościg po prostu był dla mnie, nie miałem takiego odczucia, że on mógłby być lepszy. W sensie, nawet się temu nie przyjrzałem. Po prostu ten pościg był i mi się to po prostu podobało, tak zwyczajnie. I wszystko zmierzyło do tej ważnej rozmowy trzeciej siostry z Obi-Wanem, z której dowiadujemy się, że Vader żyje. Vader zawsze będzie dla mnie moją ulubioną postacią. Nie ma dla mnie lepszej postaci niż Vader w uniwersum Gwiezdnych Wojen. I fakt, jest tylko kilka sekund, nie wiem, 15, 20, już nie pamiętam dokładnie ile to było, ale jak zobaczyłem Vadera i po prostu zobaczyłem go, przede wszystkim usłyszałem go, bo usłyszałem jego oddech, ja po prostu takie... No pięknie jest, po prostu pięknie. I wiadomo, będzie więcej Vadera w kolejnych odcinkach, bo no jest on ważną częścią historii, także ja po prostu będę już tylko wyczekiwał na to, jak się Vader znowu pojawi na ekranie. A reakcja Kenobiego na to, jak usłyszał, że Vader żyje, po prostu bezcenna. No, finalnie jest ta ucieczka, co będzie dalej, jeszcze tego nie wiemy, ale dowiemy się już za tydzień. Teraz będzie takie czekanie na kolejny tydzień, na kolejne odcinki. Jest to z jednej strony przyjemne, bo masz takie coś, że faktycznie na coś bardzo czekasz, a z drugiej strony jest to nieprzyjemne, bo musisz czekać. Ale po tych dwóch pierwszych odcinkach myślę, że jak najbardziej warto czekać. No i to już będziemy się na tyle. Jeśli wam się film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Chętnie sobie porozmawiam, podyskutuję i zapraszam też na mojego Discorda, Kinowcy Hedosiego, link jest w opisie. Tam też możemy pogadać, no i spędzić trochę czasu. Myślę, jest całkiem fajnie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, na pewno za tydzień w omówieniu kolejnych odcinków, bo będę omawiał na bieżąco fakt, że mamy 2 z 6 już, no nie będzie tego dużo, ale kolejne 2 odcinki i kolejne 2 na pewno omówię. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!